witam serdecznie, z nami Łukasz Czwarek. Łukasz, dzisiaj troszeczkę, może inaczej nam pan poszło, niż chcielibyście. Powiedz coś o dzisiejszym meczu, w sumie były 4 sety, więc walka dość zacięta. Powiedz, jak twoje strony to wygląda. Myślę, że zdecydowanie drużyna z Warszawy zasłużyła na to zwycięstwo. Grała dużo lepszą siatkówkę niż my graliśmy. Była tutaj niesamowita atmosfera, naprawdę była to przyjemność grać w tak wypełnionej hali. Myślę, że jeśli chodzi o cały ten mecz, to warszawianie praktycznie w każdym elemencie wyglądali lepiej. U nas ta zagrywka funkcjonowała na tyle, że nie popełnialiśmy aż tak dużo błędów, ale też nie odrzucaliśmy rywali od siatki. Janek Tirlej mógł sobie tutaj komfortowo rozrzucać te piłki, także no, na pewno my musimy gdzieś tam wyciągnąć lekcję z tego spotkania, ale już za 3 dni mamy mega ważny mecz, Baraż z Zawierciem i teraz dla nas to jest priorytet. A czy to punkty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty set, patrzę z drugim do 13, co tam się stało w drugim secie? Myślę, że warszawianie naprawdę w drugim secie zagrali siatkówkę perfekcyjną, u nas było bardzo dużo błędów, gdzieś tam jakieś nieporozumienia, piłki wpadały nam takie, które nam nigdy nie wpadały, także na pewno cieszy ten zryw, że po tym drugim secie tak gładko przegranym poderwaliśmy się i potrafiliśmy wybiec tego trzeciego seta, ale no niestety czwarty to znowu koncertowa gra w Warszawie, tak jak mówię, w 100% zasłużyli na to zwycięstwo. Coś widzą na temat tej żółtej kartki, skomentuj, jak po twojej stronie to wyglądało. Padło coś takiego. Była żółta, była czerwona. Wiadomo, to są mecze, to są emocje, to jest adrenalina, tak jak mówię, była pełna hala. Nam gdzieś tam nie szło, dlatego też ta nerwowość była dużo, dużo większa, ale wszyscy wiemy, że po prostu te nerwy są, ale poza boiskiem każdy każdego szanuje i się lubimy, i się przyjaźnimy, i nikt o tym nie myśli, po prostu co się wydarzyło w trakcie meczu. W pewnym momencie właśnie wiedziałem, że dwie drużyny, taki rządek zawodników, z jednej strony siatki, z drugiej, ale mam nadzieję, że to tylko tak przepychało. Wyglądało groźnie. Oczywiście, to jest mecz, to są emocje, tak jak powiedziałem, i to co się dzieje na boisku, a to co się dzieje poza boiskiem, to jest kompletnie coś innego, także myślę, że tutaj, tak jak mówię, tego absolutnie nie można brać na poważnie. Najważniejsze jest to, że poza wojskiem wszyscy się przyjaźnimy i bardzo szanujemy. A słuchaj, bo pewnie wczoraj rozmawialiście, może już w jakimś rewanżu z kolegami? Nie, póki co nie rozmawialiśmy, póki co skupiamy się, tak jak mówię, na bardzo ważnym dla nas meczu, który mamy za 3 dni w Lidze Mistrzów w Barażu, o awans do ćwierćfinału i to jest dla nas teraz priorytet. Rozumiem, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.